Erie w stanie Indiana. Dzień 94. Nie uwierzycie, jak łatwo wszystko się tu gubi. Chodzi mi o przedmioty, które jeszcze przed chwilą były pod ręką, a kiedy się odwróciłeś, przepadały. Znikały na zawsze. Wydaje mi się, że Erie jest w jakimś elektromagnetycznym wirze, który uniemożliwia ludziom odnalezienie czegokolwiek. A co najważniejsze, najbardziej uderza to w tatę. Co z okularami, tato? Tak, tak, tak. Dzień dobry, marszałku. Małe śrubki lubią wypadać. Bez okularów też. Tata jest ostatnio trochę roztargniony. 5 kompletów kluczyków, 6 długopisów i 2 kapowniki. Tylko w jeden tydzień. Spadam. Pa, kochanie. Udanego dnia. Jestem pechowcem. Nic więcej, kochanie. O, dzisiaj mam prezentację. Czego? Bananowej substancji zapachowej na bazie nafty. Coś fantastycznego. Jedna kropla i z kranu płynie aksamitna woda. Gdzie jest moja teczka? Jak to gdzie? Była tu. Moja teczka. Moja teczka. Nie bój się, nie dostała nóg i nie odeszła. Znajdziemy twoją ukochaną teczkę. Nie, nie chodzi mi o samą teczkę. Był w niej ten naftowo-bananowy ekstrakt. Na moich oczach mama i tata tracili coś. Nigdy ich takich nie widziałem. Jakby stracili coś jeszcze oprócz teczki. Tylko nie umiałem powiedzieć, co. Co? To był prezent ode mnie, chyba że już o tym zapomniałeś. Oczywiście, no jakże mógłbym zapomnieć? Widocznie niewiele dla ciebie znaczyła, skoro ją zgubiłeś. I celowo to zrobiłem, tak? Może, żeby się jej pozbyć, pociąłem ją na kawałeczki i rozsypałem na wietrze, prawda? No opowiedz. Martwiłem się o mamę i tatę. Wyraźnie szli w zaparte. Naprawdę. Jeżeli nie znajdę tego ekstraktu bananowego przed prezentacją, stracę nie tylko cierpliwość, ale i dobrą pracę. Przestań. Musiałem znaleźć tę teczkę. Inaczej mogłem stracić wszystko. Erie, Indiana. Występują tata martwi się, że ma sklerozę, a przecież skończył dopiero 35 lat. To straszne. Rozmawiają ze sobą? Jeżeli to konieczne. Simon, musimy odnaleźć tę teczkę. Przez to bananowe świństwo tata może stracić pracę. Dobry plan. Super. Powiedz. Nie mam go, ale muszę mieć. Szybko. Kończymy, podaj szpon. Jak wygląda? A jak ci się wydaje? Zwyczajnie. Jest w pudełku. Mhm. Zniknął. Wiesz, giną nam te przedmioty, których nie mieliśmy na oku. Gdybyśmy patrzyli na nie, nie zapodziałyby się, no nie? Simon, jesteś genialny. Serio? Mama mówi, że nic w przyrodzie nie ginie, tylko zmienia właściciela. Postanowiliśmy więc z Simonem zgubić coś, żeby prześledzić, co się z tym stanie. Pociągnij delikatnie. Szarpnięciem zerwiesz linkę. Słusznie. Ej! Coś chwyciło przynętę. Czułem, że naszego dolara porwały jakieś diabelskie moce. Niewiele się myliłem, bo już za chwilę stałem oko w oko z szefem bandy aroganckich motocyklistów. Hej, mały! Daj mi pogadać.
Co wasza harlejowska mość? Zamknij się. Znalazłem to na ulicy. Wiesz, czyje to jest? A, to akurat tak. Jest moje. O, twoje. Słyszeliście? Mówi, że to jego. Uważaj na force. Gubi się. Jedziemy na główną! Zaginął jakiś szczeniak. Dobra! Zastanawialiśmy się, z czym powtórzyć eksperyment. Co jeszcze moglibyśmy zgubić? Kufer. Orle oko do rybiego haka, odbiór. Rybi hak do orlego oka, słyszę cię. Próba planu ucieczki, odbiór. Próba zakończona pozytywnie. Zasłania mnie autobus. Rybi hak! Gdzie jesteś? Marszal, odezwij się! Turlam się, mamy ich. Marszal! Marszal, słyszysz mnie? Marszal! Marszal! Marszal, zaczekaj, już idę! Marszal! Co to? Zmyliłeś drogę? Co pan zrobił z moim kolegą? O czym mówisz? Nikogo tu nie ma. Tak? A kto tam wepchnął jego kufer? Zdawało ci się. Nie wierzysz mi? To poszukaj sam. Marszal. Moja krótkofalówka! Proszę pana! Niespodziewanie znalazłem się na wyboistej zjeżdżalni prowadzącej w głąb ziemi. Byłem przygotowany na wiele, ale nie na to. Nigdy więcej nie rób tego, kawalerze. Omal nie dostałem zawału. Co to jest? Biuro rzeczy... zaginionych. Czy zgubiłem się po to, żeby w poszukiwaniu teczki trafić do biura rzeczy zaginionych? Jedno było pewne. Jeśli szybko nie dowiem się, o co w tym wszystkim chodzi, stracę coś najcenniejszego. Swój umysł. Nie wiedziałem, jaką dziurą trafiłem tutaj, ale przygoda Alicji w Krainie Czarów była majówką w porównaniu z tym, co mnie spotkało. Co? Jak? Kawalerze, nie ma czasu na głupie pytania. Mam na linii kwaterę główną. Przepraszam, ale mam tu kod numer 4. O tak, proszę pana. Kiedy Al był w Detroit, nadgoniliśmy zaległości w deprecjacji języka, usuwając z poczekalni pogotowia wszystkie naukowe czasopisma, które miały mniej niż pół roku. Tak jest, tak, wiem. Myślałem, że się pan ucieszy. Tak. Co takiego? Co? Satelita? Co? Nie, nie, proszę pana, nie mówię, że to niemożliwe, ale myślałem, że po sukcesie, jaki odnieśliśmy z teleskopem Hubble'a... Tak, zarezerwuję... dla Ala bilet na wahadłowiec. Tak jest. Lodgepole do powierzchni. Podejdź, proszę. Dobrze, proszę pana.
Muszę z panem porozmawiać. Panie Lodgepole, kawalerze, duże L, małe O, D, G, E, 2, O, L, E. Ha. A ja marszal. Marszal Teller. Tak, tak, nieważne. Powierzchnia? Tu Lodgepole. Słyszysz mnie? Tu powierzchnia, czego chcesz? Al kretynie, przysłałeś mi kod numer 4 w kufrze. Właściwie kod 5 i wygląda jak człowiek. Nie wierzę. Nie ma czasu na dyskusję. Jest tu lista rzeczy, które kwatera główna chce mieć i to migiem. Szkła kontaktowe, podkowy, kotwice, bilety na Mistrzostwa Świata, wkłady do długopisów. Nigdy nie mają dość. Baterie do rozruszników. Do rozruszników serca? W tym interesie nie ma miejsca na sentymenty. Koniec rozmowy. Panie Lodgepole! Panie Lodgepole! Czy pomoże mi pan coś odnaleźć? Czy pomogę ci coś znaleźć? Tak, teczkę mojego taty. Mówił pan, że to biuro rzeczy zaginionych. Tak jest, kawalerze. Ale czy słyszałeś, żebym choć raz wypowiedział słowo... znaleźć? Jesteś stuknięty? Porozmawia pan ze mną przez chwilę? Ja nie jestem kodem 4 ani 5. Jestem sobą. Więc? Więc jak możecie zbierać wszystko, co wam wpadnie w ręce? Nawet tego nie używacie. Tylko składujecie. Zbieracie? Kiedy zaczynałem tu pracę, uprzedzano mnie, żebym nie oczekiwał wdzięczności. To jak to nazywacie? Ja to nazywam wspieraniem gospodarki. Mam dyplom inżyniera nieużyteczności. A jak wspiera pan gospodarkę? Czy wiesz, co by było, gdyby ludzie niczego nie gubili? Trzymaliby wszystko, dopóki by się nie zestarzało, a potem wpadaliby na głupie pomysły, by oddać to do naprawy! I co w tym złego? Och, co złego? Nic, nic, nic! Jeżeli nie przejmujesz się strategią ekonomiczną, rosnącym bezrobociem, kolejkami... Jak pozbieraliśmy się po krachu na giełdzie? Za prezydentury tego aktora? Nie, po tym z 1929, po tym wielkim, a w 87 Al miał grypę. Rynek stracił 8 bilionów dolarów w ciągu jednego dnia. Oczywiście straty były tylko na papierze, a mam tu wszystko, patrz, patrz. Panie Lodgepole, znalazłam się tutaj, bo mój tata zgubił teczkę. Doskonale. Co? Wcale nie! Proszę pana, mama dała ojcu tę teczkę w prezencie. W środku jest ekstrakt bananowy potrzebny ojcu do pracy. Chce pan, żeby tatę wylali? No, no dobrze. A, parówka Ala. A? Biały telefon? 5 telewizorów? Tabaka? No proszę, jest teczka. Teller, Teller, zgadza się. A wiesz, kiedy zginęła? Tak, wczoraj. A. Teller, 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 Teller. O, o, tu jest. Zagubiona w domu Tellera męska teczka zawierająca jakieś papiery i coś tam jeszcze. Ble, ble, ble. I jakąś cuchnącą substancję. Numer 77993, kreska A, kreska 2. Podajnikowi zajmie to parę sekund. O, już jest, to ta? Tak! I wygląda na to, że zgubiła się naprawdę. Ale pan ją znalazł, co nie? No bo tu jest. A więc jest zgubiona, bo inaczej by jej tu nie było. Nie rozumiem. Gdzie by była, gdyby nie była? Jaka? Zgubiona! Ha! Niech pan ją odda! Ha! Wykluczone! Dlaczego? Przecież gospodarka nie zawali się, jeżeli jedna zgubiona teczka wróci do właściciela, prawda? Szefie, rzuć okiem. Ten dzieciak z przystanku chce, żebym poszedł po jego skupkę od długopisu. Simon!
Tak, dobra. Może ta skówka nam się przyda. Daj zbliżenie. Wątpię. Powiedz, a co z resztą listy? Więc szkło kontaktowe znalazłem na meczu koszykówki koło szatni. Skręciłem też komplet kluczy i lewarek. Dobrze, działaj dalej i unikaj tego małego przygłupa. Koniec, bez odbioru. A więc tutaj jest mój szpon. O tak, wydajniejsze jest gubienie rzeczy, nim trafią do klienta. A pan nigdy niczego nie zgubił? A? Czegoś, co dla pana wiele znaczyło. Czegoś, na co pan ciężko pracował. Albo na przykład jakiejś cennej pamiątki. Nie mam nikogo bliskiego. Znam tylko Ala, ale on nie jest moim przyjacielem. O, moje najlepsze lata spędziłem tutaj, redukując nadmiar zasobów materialnych ludzkości. Zrobimy tak. Jeżeli zwróci mi pan teczkę mojego taty, to kiedy wrócę do domu, zrobię paczkę. Okulary, pióra, skówki i przyślę ją panu. Zgoda? Ha? Oczywiście, że nie. Nie mogę wypuścić się na powierzchnię. Nie. To niemożliwe. Nikt nie może się dowiedzieć o usługach, które świadczymy. Wyobrażasz sobie te tłumy ludzi szwendających się po moich korytarzach w poszukiwaniu skówek czy jakichś innych drobiazgów? Nie powiem nikomu. Słowo! Nie, musiałbym prosić kwaterę główną o pozwolenie. Jedynym słusznym rozwiązaniem będzie twoje wyparowanie. Wyparowanie? Suszarka! Ej! Ej! Zaraz wrócę! Jeszcze się nie mów! Zapodziane skarpetki! Nic nie ginie, tylko zmienia właściciela. Ha! Przeszukałam wszystko. Nie było żadnego wyjścia. Simon! Wreszcie cię znalazłem! Nie mogę uwierzyć! Jak to zrobiłeś? Zwyczajnie. Ta rura prowadzi do suszarki numer 3 w pralni miejskiej Erie. Klawe miejsce! Opowiem ci o nim później, a teraz trzymaj. Zaraz wracam. Dokąd biegniesz? Muszę coś zabrać. Nie mogę utrzymać. Pomogę ci. Teraz ty, wskakuj. Simon, jesteś? Tak, w porządku. W porządku? Jasne. To idziemy. Jak duże są magazyny tego biura? Wydaje mi się, że cały stan Indiana jest podziemnym schowkiem zaginionych rzeczy. I wiesz? Teczka taty też była tam. Dotknąłem jej. Marshall, listonosz przyniósł coś dla ciebie. Dla mnie? Przepraszam, że tak późno, ale to sobota. Czekasz na paczkę z Francji? To on. Kto, kochanie? O, to ten akordeon. Zamówiłem go. Powiem, że nie odbiorę, bo będę grał na tubie. A. A kto to jest? Mój kolega. Zna sprawę. Aha. Masz to? Co? Mój gumowy stempel. Od co? O,
Może mam, a może nie mam. Nie odwracaj się do mnie plecami. Miałem go od lat. On jest dopasowany do mojej ręki. Natychmiast mi go oddaj. Dotąd nic mi nie zginęło. Musi być ten pierwszy raz. Teraz pan wie, jak to jest, kiedy się coś traci. Coś ci zginęło? Jak chcesz, to ci to zorganizuję. Tata wrócił. Przepraszam. Co pan ma w tej paczce? Teczkę twojego taty. Zrobimy wymianę. Ty mi stempel, ja ci teczkę. Zgoda. Nawet nie wiesz, ile mnie to kosztowało. Długie lata całkowitych wyrzeczeń. Ten Al... Teczka, panie Lodgepole. Patrz! Dzięki, kochanie, jest piękna. Jesteś zadowolony? Niestety, kochanie, nie znajdziesz w niej swojego ekstraktu bananowego. O, zapomniałem ci powiedzieć, że projekt nie był udany. Nie można było usunąć zapachu nafty. Jak widzę, nie będzie wam już potrzebna. Hej, to nie w porządku. Zawarliśmy układ. Proszę, po raz pierwszy w życiu coś oddaję. Dzięki. Jak pan się czuje? O, jak ja się mam czuć? Przez ciebie zostałem zdegradowany. Nie chciałem, panie Lodgepole. Nie chciałem. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Od 40 lat robię w tym interesie i na co mi przyszło? Uprzedzali mnie, żebym nie oczekiwał... Przynajmniej odzyskałeś szpon. Lodgepole miał rację. Ta teczka wcale nie była potrzebna moim rodzicom, więc niepotrzebnie schodziłem do piekła, żeby ratować ich małżeństwo. Sami znaleźli to, co im było potrzebne do szczęścia. A może wieczorem pójdziemy? To coś, czego Al nie mógł im podebrać. Nie trzeba pomóc? Nie. Zdobyłem koło. Opona Gumball 1.65x13. Co teraz? Chwila. Zobaczę. Tak, stań przy kurzej fermie i zajmij się kanalizacją, dobra? O, nie chcę babrać się w szczekach. W tym fachu nie ma sentymentów. Wersja polska, master film. Reżyseria Maria Chorodecka. Dialogi Elżbieta Kowalska. Dźwięk Małgorzata Gil. Montaż Zbigniew Kostrzewiński. Kierownictwo produkcji Dariusz Falana. Wystąpili Jacek Wolszczak, Jakub Truszczyński, Stefan Knote, Elżbieta Jędrzejewska, Artur Kaczmarski, Stanisław Brudny, Paweł Szczesny, Monika Wierzbicka i inni.